Oświecenie miało łatwiej niż większość epok literackich czy okresów historycznych. Poprzednia epoka, czyli barok, jest tak wybrakowana, jeśli chodzi o autorytety intelektualne, że wprawia w kompleksy wielką pustynię piaszczystą. Poprzeczka dla następcy była więc tak nisko, że nieważne co stało się w XVIII czy też po części w XIX wieku, prawdopodobieństwo, że zostanie to odebrane jako wielki sukces, było naprawdę duże. Oświecenie jest więc jak taki przeciętny uczeń z elitarnej szkoły podstawowej, który z jakiegoś powodu trafia do średniego albo w sumie nawet słabego liceum. Robiąc rzeczy, które w innym otoczeniu byłyby okej, po prostu normalnym rozwijaniem filozofii, nauki czy też sztuki, zgarnia wszystkie nagrody i buduje sobie markę potężnej epoki, której twórcy osiągają status topowych gwiazd pokazujących ludzkości jak żyć. Żeby na początku zamknąć ten okres w jakichś ramach czasowych, czyli zrobić to, co tygryski i egzaminatorzy maturalni lubią najbardziej, można powiedzieć, że oświecenie przypada na cały XVIII wiek. Jest to oczywiście krzywdząca generalizacja, ale jak trzeba, no to trzeba. A co no? Warto jednocześnie pamiętać, że czas ten jest tak różny w poszczególnych krajach europejskich, że oświecone społeczeństwo na zachodzie będzie zupełnie czym innym niż oświecone społeczeństwo na wschodzie. Bo nieważne jak bardzo byśmy chcieli, to będzie trudno stworzyć wspólną charakterystykę dla społeczeństwa francuskiego, które pod koniec XVIII wieku dokonywało rewolucji dążącej do demokratyzacji władzy, i społeczeństwa polskiego, które w tych samych latach przestawało po prostu istnieć i było solidarnie wymazywane z mapy Europy przez zaborcze bingo. Not great or terrible. To trochę tak jak szukanie podobieństw między filmem Blade Wieczny Łowca a Fiatem Multiplom, uzasadniając to tym, że oba miały premierę w 1998 roku. Jeszcze w XVIII wieku spotkasz w literaturze określenia takie jak wiek rozumu albo wiek filozofów. I o ile nie ma nic złego w dobrej samoocenie, czasem jest nawet bardzo potrzebna i powie ci to każdy psycholog, bo warto wierzyć w swoje możliwości i czuć się ze sobą dobrze, to jednak jest to trochę niesmaczne. No dobra, ale co to właściwie znaczy, że w XVIII czy XIX wieku Europa przeżywała oświecenie? Człowiek oświecony to taki, który wyzwala się, zdaniem filozofów epoki, ze wszystkich więzów i ograniczeń. Jego rozum, tak jak polski rząd, może robić, co mu się żywnie podoba i nie obawia się żadnych konsekwencji. Światłem, które właśnie w tym porównaniu oświeca drogę człowiekowi oświeconemu, ma być przynajmniej w teorii właśnie ten rozum, sztuka poznania i nauka. Te elementy mają za zadanie wybudzić społeczeństwo z marazmu, letargu i ciemności, albo raczej ciemnoty, jaką spowodowała w społeczeństwach, zdaniem oświeceniowców, zbytnia wiara w Boga i zabobony. Religia jest w tym zestawieniu w ogóle głównym przeciwnikiem oświeceniowych twórców, przynajmniej na poziomie światopoglądowym. Czarny jak piekło, czerwony jak ogień. Bo tak jak we wszystkich poprzednich epokach, rola duchownych i ich uczestnictwo w takim życiu kulturalnym, politycznym albo społecznym w oświeceniu dalej jest bardzo duża. Za takim dość ogólnym i w sumie mało konkretnym przekonaniem, że rozum jest ważny, podążyło kilka bardzo konkretnych zmian społecznych. Jednym z wyróżników tej epoki będzie właśnie szeroko zakrajony w Europie proces sekularyzacji, czyli właśnie ograniczeniania i odbierania wpływów kościołowi poprzez odbieranie urzędów, ograniczenie kompetencji albo czasem nawet konfiskatę majątku kościelnego. Wiedz, że coś się dzieje. Chociaż i tak na koniec epoki Kościół katolicki miał względnie komfortową pozycję. Innym nurtem społeczno-politycznym, widocznym bardzo wyraźnie w oświeceniu, było wdrażanie w życie idei demokratycznych. Konkretniej chodzi przede wszystkim o system republikański, polegający na reprezentacji woli obywateli przez wybranych w wolnych wyborach do tego celu polityków. Najlepszym przykładem rodzącej się w bólach republiki, która materializuje praktycznie wszystkie oświeceniowe idee, tak jak rozprawka z lalki materializuje wszystkie obawy i traumy przeciętnego ucznia, jest oczywiście Francja, przechodząca rewolucję francuską. Co ciekawe, w wielu opracowaniach można znaleźć informację, że wybuch rewolucji francuskiej to koniec oświecenia i we Francji zaczyna się wtedy tak zwany okres przejściowy. Ale takie podejście jest po prostu głupie i nie powołam się tutaj na żadne badania ani argument naukowy, ale po prostu wydaje mi się to nielogiczne. No bo jeśli faktycznie okres walki o idee oświeceniowe kończy oświecenie, to równie dobrze można powiedzieć, że gwizdek sędziego rozpoczynający mecz piłkarski to koniec meczu i zaczyna się chaos, który jakimś sposobem później doprowadza nas do wyniku. Albo że w sumie to najważniejsze było, jak ktoś śpiewał hymn reprezentacji i na tym polega piłka nożna. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Podobnie do Francji, takie zmiany światopoglądowe zadziały się także w Wielkiej Brytanii, chociaż Brytyjczycy, żeby dojść do bardzo podobnych wniosków co społeczeństwo francuskie, potrzebowali jeszcze po drodze rewolucji przemysłowej, no i po prostu trochę więcej czasu. Ale to jest okej, bo każde społeczeństwo musi dojść do oświecenia w swoim tempie i trzeba to po prostu zaakceptować. Wyjątkowym przykładem zmian społeczno-politycznych w okresie oświecenia, też w pewien sposób taką materializacją wielu tych tendencji, są wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.
Nowy ustrój polityczny, który jest mocno ugruntowany w tradycjach republikańskich z niewielką w porównaniu do europejskich państw dawką religii, Amerykanie uczynili podstawą swojej konstytucji i, jak to się pięknie mówi, kamieniem węgielnym na drodze do swojej państwowości. W Stanach Zjednoczonych te idee dodatkowo niemal naturalnie łączą się z liberalizmem, czyli ruchem wolnościowym, i wraz z takim podejściem do gospodarki wchodzą na dobre takie trendy wolnorynkowe, które wejdą już Amerykanom w krew. Jest to jednak przykład i porównanie trochę niesprawiedliwe, bo przybyli do Ameryki działacze, tworząc nowe państwo, zaczynali może nie całkowicie od zera, ale prawie od zera. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Tworząc swój system polityczny, nie mieli na plecach bagażu ponad 1000 lat wojen na tle religijnym, sporów o konkretne tereny albo obowiązku wywiązania się z obietnic dla kilkunastu różnych grup interesów, na przykład właśnie kościoła, który był tak związany z europejskimi dworami, jak uczeń z telefonem na sprawdzianie z dziadów. Dokładnie tak, z dziadów, dlatego że wśród moich stałych widzów, jak się okazuje, jest spora grupa zwolenników lalki i jednocześnie opozycjonistów względem twórczości Mickiewicza. Twórczości, która ich zdaniem skrzywdziła ich bardziej niż niezapięcie pasów przed zdarzeniem z ciężarówką w trakcie podróży de Utico. Tak więc, proszę bardzo, żart z udziałem dziadów. Stworzenie od podstaw ustroju amerykańskiego, próba ułożenia tamtejszych relacji społecznych czy regulacja roli państwa jako tak zwanego stróża nocnego, czyli organizmu dającego względnie olbrzymią swobodę, to są wszystko jeden do jeden idee liberalnego oświecenia, przelane na nudne i niemożliwe do odczytania przez nawet znających angielski na poziomie Citroena C5 dokumenty. Sama konstytucja Stanów Zjednoczonych to jest w sumie jeden wielki oświeceniowy manifest, ale znowu, nie jest to aż tak imponujące, biorąc pod uwagę, że do jej napisania nie trzeba było po drodze wynaleźć ani gilotyny, ani nawet uwięzić paru tysięcy oficjeli średniego szczebla albo kościoła. Filozofia w oświeceniu była obszarem epickiego starcia pomiędzy naprawdę sporą grupą badaczy, których prace do dziś są dość poczytne i do dziś odgrzewane na każdym kursie filozofii. Nazwisk, które z tego okresu warto spamiętać, jest w sumie naprawdę sporo. Dlatego, żeby ten materiał nie zamienił się w kurs wstęp do filozofii, który i tak czekacie na większości kierunków studiów, albo może już masz go za sobą, na przykład za sprawą trochę ambitniejszego pana od religii albo pani od polskiego, to wymienię tylko kilku najważniejszych herosów oświecenia. I tak był na przykład Montesquieu, który wspólnie z Johnem Lockiem opracował znaną ci bardzo dobrze, jeśli nie jesteś bezpaństwowcem, koncepcję trójpodziału władzy i obywatelstwa. Wow! Zdaniem Montesquieusza, posiadanie władzy skłania do jej nadużywania i łamania praw obywatelskich. Znasz to pewnie bardzo dobrze ze zbiórek klasowych, w których uprawniony do zabierania od ciebie 10 zł na wycieczkę szkolną skarbnik po tygodniu grozi ci spaleniem mieszkania albo windykacją przed Trybunałem w Hadze. W dużym skrócie, żeby ograniczyć nadużycia ze strony władzy, powinno się podzielić ją na trzy elementy. Ustawodawstwo, czyli tworzenie nowego prawa, wykonawstwo, czyli wprowadzanie tych ustaw w życie, gwarantowanie bezpieczeństwa i takie działania tu i teraz, oraz sądownictwo. No i sądownictwa chyba nie trzeba tłumaczyć. No, chodzi o po prostu decydowanie, czy ktoś działa zgodnie z prawem, czy też nie. Zdaniem Montesquieusza, im mniejsze powiązanie pomiędzy jednym rodzajem władzy a drugim, tym lepiej. A w sumie to najlepiej, żeby między tymi władzami panował konflikt. Wtedy każda władza będzie trzymać każdą inną w szachu i dzięki temu nikt nie będzie za bardzo świrował. Sukces koncepcji Montesquieusza był tak olbrzymi, że mogą się z nim równać tylko Pokémony i Fame MMA. Po dosłownie kilku latach idee trójpodziału władzy zostały prawie jeden do jeden przemieszane do takich dokumentów jak Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Polska Konstytucja 3 Maja i Konstytucja Francuska. Jedna z tych 60, które powstały w trakcie rewolucji. To trochę tak, jakby jeden z kawałków maty albo ekipy znalazł się jako aneks w traktacie o Unii Europejskiej, Konstytucji Rzeczypospolitej i traktacie o ruchu bezwizowym między Polską i Stanami Zjednoczonymi. I to na miesiąc po tym, jak pierwszy raz pojawił się na YouTubie. Kolejny z oświeceniowych bohaterów to John Locke, który również dostrzegał w państwie i centralizacji władzy olbrzymie zagrożenie i opisywał w sumie bardzo podobną koncepcję, tylko że opartą w brytyjskich warunkach. Podkreślał konieczność dodatkowego zróżnicowania władzy na więcej izb, czyli pomniejszych obszarów odpowiedzialności, które miały się jeszcze dodatkowo wzajemnie kontrolować. Taki system oparty na tzw. checks and balances, czyli czekach i balansach, również do dziś jest widoczny w tej czy innej formie, na przykład w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych, czy nawet w pewnym sensie w naszym systemie. Locke, za sprawą bardzo krytycznej postawy w stosunku do koncepcji władzy
absolutnej stał się jednym z twórców klasycznej teorii liberalnej, o której więcej postaram się powiedzieć w innym odcinku. Poza takim filozofowaniem dla filozofowania stworzył też wiele opracowań dotyczących ekonomii, jak na przykład traktaty, w których tłumaczył, dlaczego pieniądz posiada wartość, albo dlaczego gospodarka zyskuje w warunkach swobody gospodarczej, a traci w obliczu nadmiernych regulacji. Tym samym Locke stał się ojcem monetaryzmu i w ogóle taką twarzą ekonomii liberalnej na długie, długie lata. Jeszcze innym znanym i cenionym autorem epoki jest Voltaire, który w dogmatyzmie religijnym, czyli taką relacją, w której religia narzuca wiernemu jakieś założenie, dostrzega przyczyny nietolerancji, braku wolności, prześladowań i niesprawiedliwości. Tutaj jednak zaczynają się lekkie schody i jak na dłoni widać, że sprowadzanie tworzących dziesiątki albo czasem setki publikacji i poświęcających swoje życie dyskusjom na temat społeczny albo polityczny twórców do kilku haseł czy nawet jakiegoś nurtu ma często tyle sensu, co jazda samochodem, który zamiast kół ma bułki kajzerki albo dyskusja z kontrolerem biletów na temat wysokości mandatu. No bo z jednej strony bardzo duża część twórczości Voltaire'a jeszcze nie skończyła procesu wydawniczego, a już trafiała na listę ksiąg zakazanych, zaraz obok Biblii Szatana i fidget spinnerów. Wiedz, że coś się dzieje. Ale jednak na tle innych myślicieli epoki to właśnie Voltaire w wielu przypadkach okazywał się sprzeciwiać przewrotom systemowym czy w ogóle obalaniu samego kościoła. Słynne jest opracowanie jednego z jego traktatów, zgodnie z którym Voltaire miał powiedzieć, że chociaż nie zgadza się z jakimś poglądem, to woli on zginąć niż żyć w świecie, w którym ktoś zakazuje komuś innemu ten pogląd reprezentować. Z trzeciej jednak strony sam zwalczał przeciwnych mu myślicieli, jak na przykład francuskiego fizyka, na którego nasyłał wielokrotnie policję, ponieważ tamten nie zgadzał się z wnioskami, do których doszedł Voltaire. A co no? Lista oświeceniowych myślicieli nie jest nigdy kompletna, dopóki nie pojawi się na niej także Jean-Jacques Rousseau, który swoją drogą jest przykładem tego, jak dużo powagi odbiera myślicielom albo dodaje spolszczanie ich imion i nazwisk. No bo porównaj sobie poglądy właśnie Jean-Jacques Rousseau z przekonaniami Jana Jakuba Rousseau. Trochę tak jakby Mercedes S-klasa po polsku nazywał się Deulanos. Ciekawe, czy tak samo poważnie podchodzilibyśmy na przykład do Arystotelesa, gdyby pani w szkole rozpoczynając zajęcia mówiła o nim po prostu Andrzej. Powiedzieć, że Jakub Rousseau z odrobiną rezerwy podchodził do lansowanej koncepcji wiary w naukę, jest jak stwierdzić, że bobry lubią sobie czasem coś skubnąć. Rousseau uważał bowiem, że nauka jest pochodną naszego rozumu i naszej świadomości, ale w kontekście negatywnym. Mówi, że nauka okej, daje ludziom dobrobyt, pozwala na rozwój różnych koncepcji i postęp, ale postęp ten prowadzi z reguły do zbytku, do powstawania niepotrzebnych rzeczy, do konsumpcji, do rozprężenia i pychy, a w konsekwencji także do upadku. Tym samym Rousseau całkowicie miesza wszystko, co stało się przed nim w debacie na temat ludzkiej natury, ponieważ zakłada, że człowiek jest z natury dobry, tylko że posiada rozum i chce go rozwijać, co prowadzi do negatywnych konsekwencji. To jest dokładne zaprzeczenie większości tego, co do tej pory na temat właśnie ludzkiego rozumu i ludzkiej natury zostało powiedziane. A co no? Wiedza jako taka, zdaniem Rousseau, nie jest jednoznacznie zła. Nie jest też w sumie żadna, bo dobra też nie, ale cywilizacja i postęp tak nas psują, że umiemy wykorzystywać rozum tylko do tego, żeby rozwijać nasze wady. Za największą taką wadę w organizacji społecznej, która nie daje nam innego wyjścia, jak tylko krzywdzić się nawzajem, Jan Jakub uważa własność prywatną. I tworząc traktaty mówiące rzeczy dokładnie odwrotne do tych, które znajdziemy u Locke'a, pisze, że prawie całe zło tego świata wynika z oddawania kontroli jednostce. Główne dzieło Rousseau to Umowa społeczna, czyli utopia, w której ustrojem idealnym jest coś, co można określić jako demokracja totalitarna. Jeżeli intuicyjnie czujesz, że połączenie tych dwóch słów nie ma specjalnie sensu, no to masz w sumie rację, ale nie przeszkadza to w ogóle Rousseau w tym, żeby snuł wizję, jakby to było, gdybyśmy pisali świat od nowa i tworzyli go, porzucając wszystkie dogmaty i zachowania, które już znamy i których się nauczyliśmy. XVIII wiek w Europie to dla nauki czas, w którym dokonano wielu bardzo istotnych odkryć. Można w sumie powiedzieć, że pomimo tragicznego PR-u poprzedniej epoki, to właśnie w baroku rozpoczyna się rozwój takiej prawdziwej nauki nowożytnej, która jest w oświeceniu po prostu kontynuowana. W sumie można by się tu nawet pospierać, aczkolwiek ta dyskusja wydaje mi się tak nudna, że nawet wydawca podręczników do liceum miałby pewnie wyrzuty sumienia opisując ją w swoich materiałach. W każdym razie w tym okresie pojawiło się po raz pierwszy wiele wynalazków, które do dziś znajdują zastosowanie w naszym codziennym życiu, jak na przykład wózki dziecięce albo parowiec. No dobra, taka para może nie brzmi jakoś specjalnie imponująco, dlatego poszerzę tę listę. W oświeceniu opracowano i rozwinięto właśnie maszynę parową, która zastosowanie swoje znalazła od razu praktycznie w większości obszarów rozwijającego się przemysłu. Opracowano też pierwsze szczepionki przeciwko ospie, opisano magnetyzm i pole magnetyczne, a także stworzono pierwszy działający mikroskop. I zanim powiesz, że te wynalazki w sumie
nie robią na tobie jakiegoś szczególnego wrażenia, bo nie ma tutaj żadnej apki z opcją podawania lokalizacji, ani żadnego smartwatcha z funkcją smażenia jajecznicy, to zwróć uwagę na to, że zdecydowana większość z nich powstała nie tak po prostu, żeby ktoś był pod wrażeniem, albo żeby dobrze się sprzedawała, tylko żeby była narzędziem do pracy i rozwoju społeczeństwa w takim właśnie sensie i poprawy w konsekwencji warunków bytowych. Czy to jest jasne? Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie poprawa warunków bytowych za sprawą chociażby zatrzymania epidemii szczepionkom umożliwiły rozwój myśli wolnościowej. Bo tak jak zdecydowanie łatwiej zrelaksować się na plaży ze świadomością, że na twoim koncie znajduje się kilkanaście zer poprzedzonych inną cyfrą, na przykład dwójką, dużo łatwiej jest być oświecanym i walczyć o prawo do głosu, kiedy po prostu się żyje i nie umiera z głodu albo choroby. W oświeceniu jak grzyby po deszczu wyrastali naukowcy będący ekspertami w dziedzinach ścisłych. Rozwijały się także odjechane dziedziny nauki jak astronomia, fizyka, matematyka czy chemia, która za sprawą analizy chemicznej i prac takich bohaterów w fartuchach jak na przykład Robert Boyle, na koniec epoki była już tak rozwinięta, że ludzkość wiedziała, że istnieje coś takiego jak pierwiastki, że jest tlen i że biologia też jest. Wow! Jak doskonale wiesz, tam gdzie ktoś się dobrze bawi i rozwija, musi w pewnym momencie pojawić się głos przeciwny, który będzie chciał popsuć całą zabawę. W opozycji do oświecenia i rosnącego na popularności liberalizmu pojawia się ideologia konserwatywna, też w pewnym sensie oświeceniowa. Jej proponenci odrzucają założenie, że każdy z nas może przenosić góry i nie jest niczym ograniczony. Podkreślają rolę wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności. W ich mniemaniu na przykład jedną z największych wad liberalizmu jest niedostrzeganie tego, że w myśl takiej ideologii bardzo łatwo jest skrzywdzić kogoś lub coś, na przykład społeczeństwo. Konserwatyści podkreślają, obserwując wydarzenia na przykład rewolucji francuskiej, rolę emocji w życiu człowieka. Mówiąc na przykład, że wiele zachowań bardzo trudno uznać za racjonalne, niezależnie od tego, jak wiele publikacji na ten temat może wyprodukować jakiś Francuz siedzący w kawiarni, czy siorbiący sobie herbatkę filozof z Wielkiej Brytanii. No bo w sumie, czy możemy uznać, że uczeń odpowiadający przy tablicy na temat motywów wielkiej improwizacji myśli racjonalnie? Albo czy królik, któremu zaoferujemy 20 lat darmowej edukacji na najlepszych światowych uczelniach albo porcję sprasowanych płatków grochu podejmie decyzję bazując na racjonalnych przesłankach i procesach logicznych, czy może będzie się kierował instynktem i emocjami, tym co jest tu i teraz. Dla konserwatystów nie do pomyślenia jest zaufanie w ludzki rozum i założenie, że poradzimy sobie bez zestawu etyki i moralności, którą oferuje nam na przykład wiara w Boga. Wielu filozofów opisuje na przykład naturę ludzką jako coś, co daje nam możliwość i często zachęca nas do po prostu wyrządzania krzywdy i czynienia zła. Myśliciele tacy jak Edmund Burke podkreślali, że bez tradycji, wiary i ideałów jesteś jak rozpędzone deutiko bez hamulców albo skoczek na bungee bez tej gumowej liny. W najlepszym przypadku będziesz szkodzić po prostu sobie, a jeśli sobie nie poradzisz, to w najgorszym zaszkodzisz także innym. Częściowo taką samą polemikę z ideami liberalnego oświecenia prowadził też Kościół katolicki, któremu procesy sekularyzacyjne, które omówiłem na początku tego materiału, średnio przypadły do gustu. Na koniec tego materiału można odnieść wrażenie, jakby faktycznie w wieku XVIII zaprzestano robić prawie cokolwiek poza dyskutowaniem na temat państwa, zakładaniem lub obalaniem państwa, albo jak to było w przypadku Polaków, po prostu traceniem państwa. Swoją drogą, oświecenie w naszym krajowym wydaniu, które przyjmuje formę dużo bardziej zmiękczoną niż te dyskusje, które rozgrywały się na Zachodzie, to jest historia na osobny materiał, na który już teraz bardzo serdecznie Cię zapraszam. Wielkie dzięki, że oglądasz moje films, moje productions i mam nadzieję, że kończysz ten odcinek wiedząc trochę więcej albo uśmiechając się trochę więcej. Zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, zapraszam Cię serdecznie do kliknięcia subskrybuj poniżej i zapraszam Cię serdecznie w ogóle.